jest tylko Pan. Tutaj jest Jego duch. Lęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie, i razem chwalmy Go. Miejsce tu wybrał Pan, aby wysłuchać nas. Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć. Miejsce tu wybrał Pan, aby wysłuchać nas. Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć. Księże Pawle, umiłowani w Chrystusie Panu, rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne. Pozwólcie, że rozpocznę je od modlitwy. Najpierw egzorcyzmem pielgrzyma pobłogosławię waszą parafię na cztery strony, aby do minimum ograniczyć. Przez posługę łaski niebios działanie szatana pośród nas. W Nazarecie poczęty, do Betlejem urodzon, do Egiptu uciekł, w Jeruzalem zabity. Do pomocy w tym dziele rekolekcyjnym przywołuję świętego Michała Archanioła, którego niesłychanie czczę. Przywołuję również krótkim egzorcyzmem papieża Leona XIII. Papież Leon XIII był świadkiem wizji rozmowy Lucypera z Chrystusem. Wiek XX został jakby skazany na ogromne szaleństwo Lucypera. Papież Jan Paweł II nazwał ten wiek XX cywilizacją śmierci. To Pan Jezus w ramach przedziwnej tajemnicy prowadzenia ludzkości przekazał Jemu władzę i moc na to stulecie. Przerażony papież, widząc to, co się miało wydarzyć i będąc świadkiem tej przedziwnej, mistycznej rozmowy, w ekstazie Lucypera z Panem Jezusem taki oto napisał egzorcyzm. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty o wodzu zastępów anielskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, z mocą Bożą strąć do piekła. Jeszcze moje jedno odniesienie modlitewne przywołuje zmarłych. Pomóżcie. Pomóżcie w przeprowadzeniu tych rekolekcji. Otwórzcie na Boga serca kapłanów, serca tu zebranych. By nie być gołosłowny, już teraz za nich się na głos modlę i zarazem do nich, a zarazem obiecuję ogromną modlitwę za nich w czasie tych rekolekcji. Wieczny odpoczynek radzi im dać Panie. Wieczny odpoczynek radzi im dać Panie. Wieczny odpoczynek radzi im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wprowadzam was, moi drodzy, w rekolekcję o kapłaństwie. Chcę mówić o kapłaństwie w wymiarze pięknym, ale i zarazem wielkiego dramatu wewnętrznego, czy też poszukiwania własnej tożsamości.
Współczesny kapłan znalazł się w nieprawdopodobnej sytuacji. Oto papież Jan Paweł II w 1993 roku w kościele świętego Ignacego Loyoli w Rzymie mówił: Antychryst jest wśród nas. Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechniła się cywilizacja, inna cywilizacja śmierci, będąca dziełem szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się apokalipsy. Strażnikiem wiary w wymiarze namacalnym jest kapłan. Dlatego też nie dziwcie się, że osoba kapłana jest dzisiaj w sposób wyjątkowy i wściekły atakowana przez szatana. 3 lata temu byłem tu wśród was, miałem rekolekcje ewangelizacyjne, wiele mówiłem o sobie. Dziś podzielę się z wami moimi 3 kapłańskimi odkryciami, poszukiwaniami, co się dokonało w ciągu tych 3 lat. To już w innym wymiarze ducha staje przed wami. To już nie ten ksiądz Piotr, co 3 lata temu. Staje po ogromnych doświadczeniach rozumienia tajemnicy kapłańskiej. Zaczęło się wszystko od księdza Władzia Zonzla w Kamesznicy, kiedy podjąłem się trudnego zadania pomocy kapłanowi Władkowi w wymiarze bycia kapłanem. Stanął z prośbą: pomóż mi. Mówię: pomogę ci, jak się zgodzisz na rekolekcję o kapłaństwie. Bo musimy zmienić optykę naszego patrzenia na wiernych i wiernych na nas. Musimy całkowicie zmienić realność odnoszenia się, bo inaczej to się wszyscy pozabijamy. Te 3 lata to całkowity inny wymiar patrzenia na to, co otrzymałem, czego nie wziąłem nic sam siebie, to wszystko dał Chrystus powołując. Jeśli w patrzeniu na kapłaństwo nie uwzględnimy dawcy powołania, zawsze będziecie na nas patrzyli z perspektywy plebanii, aut, tacy niedzielnej. Dlatego przychodzę do was, by mówić o potędze bycia księdzem, a zarazem prosić o pomoc. Kapłaństwo to jest takie kruche, gliniane naczynie. Ono dziś jest, jutro go może nie być w księdzu Pawle czy we mnie. To nie ma nic pewnego. Drugie moje odkrycie w poszukiwaniu rozumienia tożsamości kapłańskiej to silne połączenie kapłaństwa z Eucharystią. Kiedy będę pokazywał obraz kapłaństwa, to się ucieknę do Eucharystii i przedstawię wam wizję Kataliny Rivas, boliwijskiej mistyczki z 2003 roku. Wiecie, dlaczego pada Kościół w Polsce? Padł na Zachodzie? Bo uroczyście, zgodnie z literą prawa, wyniesiono sakrum z Kościoła. Powiedziano ludziom, że tu nie ma Boga. Mistrzowskie wybijanie. Dlatego pracując na uczelni, na głos nieraz mówię i teraz zarzucam jeszcze wasze okręty wiary broszurami, które wam mogą pomóc w rozumieniu Kościoła i ratowaniu Kościoła. Mam w ręku książkę Ottaviano Micheliniego, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do kapłanów. Włoski kapłan, lata 1975-79, prałat jego świątobliwości Ojca Świętego Pawła VI, miał dar mistycznego spotkania z Chrystusem. I w tej oto książce jest ukryta prawda o kapłaństwie, o sakrum i o Bogu w Kościele i jest pokazane, co zrobiono z Kościołem i jak nas rozbrojono. Dlatego będziecie świadkami przedziwnych zachowań. W maju 2007 roku biskupi francuscy podpisali dekret zburzenia 2800 kościołów. No skoro wyprowadzili Pana Jezusa
z kościoła, wyprowadzili wiernych z kościoła, na murach porosły drzewa, co piąty kościół jest zburzony. Tak cichem to echo przechodzi. Przecież ta choroba idzie nieprawdopodobnie do nas. Wedle nauczania Soboru Watykańskiego II wy też jesteście wtopieni w tajemnicę kapłaństwa powszechnego. Wiara to też Twoja sprawa. Kościół to też Twoja sprawa. Kapłaństwo to też Twoja sprawa. Oni to wszystko rozdzielili. I trzecia płaszczyzna mojego doświadczenia to zetknąłem się z tajemnicą Chrystusa Króla. W tym dopiero jestem rok. A ile bitwy nie przypuszczałem. Rozumie patriarchę Konstantynopola Atanazego 5 razy uciekał z Konstantynopola, broniąc wyznania nicejskiego wiary. Wszyscy mówili co innego, poszli za Arianem, a on był jeden z nielicznych. Dziękuję Bogu za dar studiowania, za dar, że mnie Kościół posłał na studia historii. W tych ostatnich latach zamknęło mi się koło historii. Bóg da temu zagubionemu światu znak, ale da znak, kiedy przyjdzie do was jako Chrystus Król. A wtedy będzie rozliczenie i izajaszowe trzęsienie ziemi, czy apokaliptyczne, stanie się realne dla tego pokolenia. Nie zdajecie sobie sprawy, jaka toczy się w moim wnętrzu bitwa. Najłatwiej byłoby to zostawić i uciec. Ale jak wyczytuję w tekstach mistyków, co grozi kapłanowi, który rzuci sutanną i odrzuci łaskę powołania, bo jestem wolny, to ja się nie chcę znaleźć w dramacie sądu ostatecznego. To wtedy wszyscy będziecie nade mną. To tyle, moi ukochani, z tego wymiaru podzielenia się z etapie poszukiwania dróg kapłańskich, rozumienia kapłaństwa i rozumienia bycia w Kościele. Moi pomocnicy rekolekcyjni są tacy sami. Matka Boża, tam jest koszyk, do niej, tak jak lata temu, przynoście dusze zmarłych. Za kogo ofiarujecie odpust pełny? Na małej karteczce jedno imię, albo z imię samo, albo z nazwiskiem, nie więcej, bo możemy tylko uzyskać jeden odpust pełny, będę to omadlał. U stóp Matki Bożej położyłem ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej na piersi orła polskiego. Ryngraf to jest tarcza. Ona ma raptem dopiero 2 tygodnie. Tarcza dana na obronę przed szatanem. Nieprawdopodobna osłona. Dopiero kiedy wszedłem w te 3 sprawy w ostatnich 2 latach, kapłaństwo, msza, Chrystus Król, ludzie, dopiero dowiedziałem się, co to jest szatan. Po raz pierwszy w kapłaństwie brałem udział w egzorcyzmie jako uczestnik wspierający egzorcystę w modlitwie. Wy sobie nie zdajecie sprawy, co się dzieje dzisiaj w świecie, jak szatan zapuszcza macki. Dlatego dziś zapraszam was na 19:00 na nieobowiązkowe nabożeństwo uzdrawiania i uwalniania. Chcę omodlić całą waszą parafię, pomóc wam fizycznie, pomóc wam duchowo, bo sobie nie zdajecie sprawy, jakimi kanałami dzisiaj szatan wchodzi w nas. Pokażę wam z 50 rodzajów dróg, gdzie dzisiaj współczesny człowiek jest wierzący i mówi, że tak ma być, tędy trzeba iść. Wczoraj spotkałem się z przeorem Częstochowy, kolegą rocznikowym, ojcem Bogusiem. To było nieprawdopodobne spotkanie zatroskania wiary na ochronę przed szatanem i osłoną. Dał mi taki specjalny mały ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej, by mnie broniła. Kolejny pomocnik rekolekcyjny to jest święty ojciec Pio. Ten rozumie kapłaństwo. Ten rozumie Kościół. Do końca wierny Kościołowi, ale doświadczany i przez Kościół, przez ludzi, przez szatana. Był czas, że przez 10 lat
nie mógł oficjalnie mszy w kościele odprawiać, spowiadać. Modlił się w celi, odprawiał w ciągu tygodnia, msza trwała 2 godziny, w niedzielę i święta 4. Byli też niezadowoleni. Kiedy mu w końcu pozwolono, to stawał o 5, żeby nie mruczano, że długo. To spali i też byli zadowoleni. Nieprawdopodobny jest ten świat. U niego jest drugi koszyk. Tam przynoście swoje sprawy. Radości życia, krzyże, problemy. Różne jakie doświadczenia. Nie podpisujcie się mi imiennie, żeby to nie były plotki, tylko twój czciciel. To też będę wyciągał i będę omadlał. Oto na ołtarzu, to są drugie moje rekolekcje z rzędu, gdzie armia świętych staje przy nas. Świeży relikwiarz pierwszy z Matką Bożą to jest święty Jan Bosko. Jak mam rekolekcję na temat przyjmijcie Chrystusa jako Pana, Boga i Króla, to pokazuje wizję świętego Jana Bosko i zdarzenia z czasów ostatecznych. Potrudźcie się w internecie i znajdźcie wizję świętego Jana Bosko. Te kolumny wychodzące z morza z Matką Bożą i ze świętą Hostią, one już naprawdę wyszły. I Kościół katolicki przy ogromnym atakowaniu ze stron ciemności jego ukochanych synów, których w wymiarze świata w populacji jest już 60%, taką ma masę Lucyfer przy sobie swoich zwolenników, do tych kolumn cumuje i przyjdzie godzina sądu sprawiedliwego, o czym mówi Pan Jezus w dzienniczku siostry Faustyny pod punktem 83. Napisz, zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, czyli król, przyjdę jako król miłosierny. A król miłosierny do was już przyszedł. Obraz Jezu, ufam Tobie, 2002 rok. Kraków, Łagiewniki, poświęcenie bazyliki przez papieża i oddanie świata Bożemu miłosierdziu. Miałem szczęście, moja uczennica na konserwacji tkanin reperuje sutannę świętego Jana Bosko. Jaka była wielka XIX-wieczna księżna czartoryska, która wtedy potrafiła z Włoch ściągnąć jeszcze za życia sutannę świętego Jana Bosko. I tu jest relikwiarz, fragment sutanny świętego Jana Bosko. Obok relikwiarz sługi Bożego Jana Pawła II. Macie chorych, macie trudne sprawy w domach, w zakrystii jest kuferek, Pan Kościelny da. Można na wieczór do domu wziąć, czy do szpitala, pobłogosławić chorego, czy pobłogosławić dom. Rano mi później go oddajcie, nic się nie stanie. Obok niego relikwiarz świętego Andrzeja Boboli. To dzięki niemu Matka Boża jest ogłoszona królową Polski. To on pisał Janowi Kazimierzowi śluby lwowskie. Kilkadziesiąt lat wołał o to. On będzie patronem czasów oczyszczenia. I obok relikwiarz świętego ojca Pio, bandaż z jego autentyczny ze stygmatu, naznaczony jeszcze jego krwią. To tyle o pomocnikach, parę słów o charakterze rekolekcji. Przychodzę do was, by dzielić się tajemnicą kapłaństwa. Miałem 7 lat, otrzymałem powołanie do seminarium, poszedłem czysty, nieskalany anioł, niczym niespłamiony. Seminarium opuściłem, moi drodzy, w takim wymiarze, miałem 25 lat, ja byłem przekonany, że w kościele nie ma brudów, rozumiecie? Żadnego złego obrazu nie miałem, ani w domu, ani w seminarium. Ja byłem przekonany, że kapłańcy są święci. Byłem przekonany, że jak opuściłem seminarium, jak będę pracował, to mnie będą na rękach nosić. Jak cokolwiek będę robił, to będą szczęśliwi. A tu się okazuje, z ministrantami jedziesz, to mówią, nie pojechałby, jakby z tego nie miał nic. Albo ma chłopskie ciągotki. Cokolwiek, nie modliłbyś, jakby mu nie płacili. Wszystko odwrotnie. To przez 15 lat ja pasałem moje krowy, one były wdzięczniejsze. Jak ją napasłem, to mnie polizała, szturchnęła rogiem, kręciła się koło domu. Moje gęsi dziś, jak na pustelni nakarmię, czy koguty, to skaczą koło mnie. Pies, którego nakarmię, z którym żyję w przyjaźni, to jak idę spać, to mi na łóżko skacze, całuje mnie w policzek i pod drzwiami na zewnątrz do rana czeka, jak zaskrzypi łóżko, wskakuje i tuli się do mnie. A
a ta owieczka człowiecza cały czas chce buć. Nie przypuszczałem, że chęć pracy może być przyczyną nienawiści. To jest dla mnie nieprawdopodobny obraz. Nie do zrozumienia, ale mam dla was pocieszającą wiadomość. Choćbyście nie wiadomo co mnie mówili, dopóki noszę sutannę, będę wszystko robił, żeby was do nieba zaprowadzić. Choćbyście byli uparci jak woły, ja was za kark łapał, dopóki cię dosiągnę ręką i będę ci mówił, ratuj swoją duszę, bo po to jestem księdzem. I dopóki będę mógł, będę bronił Chrystusa Eucharystycznego i Chrystusa Króla. Choć mnie wyłączono z Kościoła, będę mówił, że tu jest Bóg i On jest Królem. Bo jakbym nie studiował historii Kościoła, to bym Kościoła nie rozumiał. Ale dzięki temu, że historia magistra vita est, wiem, co to znaczy. Historia nauczycielką życia jest. A Pan Bóg w przedziwny sposób prowadzi Kościół. Każde dzieło, każde wielkie myśli w Kościele muszą być wyzerowane, żebyś człowiecze nie przypisywał nic sobie. To On jest dawcą. Na te rekolekcje zapraszam was, bo one będą modlitewne i ewangelizacyjne. Jutro was przeproszę za wszystkie niedociągnięcia kapłańskie. Jutro was będę błogosławił. Każdego. Żebyście poczuli ciepło duszy kapłana, który was kocha. We wtorek uklęknę przed wami i was poproszę, wy mnie teraz pobłogosławcie. A jeśli gdzieś co o księdzu mił złego obgadywałeś, szepniesz mi na ucho, przepraszam. Zmienimy taktykę, żeby nas nie wybili, oni nas podzielili. Ludzie kapłani was w Polsce kochają. Pokazano obraz chorego kapłana, to nie jest prawda. Nie ma nas kto bronić. Jesteśmy poddani na nieprawdopodobny odstrzał. Jeżdżę po całej Polsce, tylu jest świętych i dobrych kapłanów, którym zależy na waszym zbawieniu. Przecież zarówno jak i ty, my nic do nieba, do piekła ze sobą nie weźmiemy na sądzie ostatecznym. Weźmie proboszcz Kościół sobą, plebanie. Stanie to, co będzie miał w ręku. Stąd będę się pytał waszych kapłanów, będę się pytał księdza Pawła, czyje są twoje ręce? Czy one są Twoje, czy są Chrystusowe? Zapytam się o jego wiarę, czy on wie, kogo zamyka za drzwiczkami w tabernakulum. Będę was wołał o ogromną pomoc. A w środę kapłan weźmie do ręki Pana Jezusa i będzie was błogosławił. Przywołam tu Pana Jezusa, będę go prosił, Panie, pomóż, bo giniemy. Będę wołał tak jak święty Piotr. Realia Kościoła Europejskiego są wręcz dramatyczne. Po co papież Benedykt przyjechał w 2006 do Krakowa? By na błoniach powiedzieć do Polaków, Polsko, Europa potrzebuje twojej wiary. Jak wścieknięci rozpoczęli wojnę z Polską. A szczególnie wojnę z wiarą i z katolicyzmem. Ośmieszają nas na każdym punkcie. Cały czas stosują metodę Moliera. Kłam, 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 a tak i tak coś z tego kłamstwa zostanie. Przychodzę prosić, abyście wesparli swoich kapłanów ogromną modlitwą. W ciągu ostatnich 2 lat w Polsce założyłem ponad 400 grup modlitewnych za kapłanów. Margaretka. To jest wołanie z Międzygórie. Panie profesor z Kanady, widząc dramat kapłaństwa, bo w latach 70. na świecie sutannę rzuciło 70 tysięcy księży. To jest co piąty. Jeśli nam nie pomożecie, ten kryzys przyjdzie do Polski. To tak wszystko wisi na cienkiej nitce. Dlatego przychodzę, wołam i błagam. Pomóżcie kapłanom. W Międzygórie Matka Boża płakała z powodu kapłanów nie dlatego, że jesteśmy gorsi od was. Otrzymaliśmy takie same talenty i zdolności jak wy.
Tylko kapłani nie doświadczyli miłości w Kościele. W Kościele instytucjonalnym i w Kościele wiernym. Dlatego dzisiaj kapłaństwo to jest bohaterstwo. To jest trwanie na samotności przed Bogiem. Jest tylko pytanie, ile ten ksiądz Paweł, ksiądz Piotr czy ksiądz Wojciech wytrzyma. By powstała grupa modlitewna, potrzeba 7 osób. Od jutra będę w zakrystii zapisywał, później otrzymacie medaliki. Możecie ją ofiarować za księdza proboszcza, księdza Pawła. Ksiądz Wojtek już z wami pracuje 10 lat, ksiądz Pawełek pracuje 6 lat. Na sądzie ostatecznym Pan Bóg nam pokaże tą kartę, co ta modlitwa dokonała. Jeśli będzie miał ksiądz Paweł nadwyżkę modlitwy, to Pan Jezus tę modlitwę przeleje na kapłana w Chinach, w Afryce, w Ameryce. Jest nas dziś na świecie 400 tysięcy. I raz w tygodniu trzeba odmawiać 7 Ojcze Nasz, 7 Zdrowaś i Chwała Ojcu. Zapiszesz się na poniedziałek tylko raz w tygodniu. Przychodzę i wołam, pomóżcie kapłanom, otoczcie ich modlitwą. Jeszcze ta łaska wiary trwa we mnie. Wczoraj odebrałem książkę z drukarni zatytułowaną Bo góry muszą ustąpić. Książka na temat modlitw za kapłanów, jakie przez 4 lata przeprowadziłem w grupie modlitewnej. Z wielu tekstów będę tu korzystał. Będę się z wami za kapłanów modlił. Kończąc to moje kazanie, pozwólcie, skończę ją modlitwą za kapłanów. O namaszczone, o tajemnicze kapłańskie ręce Ojciec was lepił, Synu umiłował, Duch was poświęcił. Ojciec się z wami łamie, a chlebem swą stwórczą mocą Duch was pomazał, Duch was napełnił i przeistoczył. Syn was jak owce pilnie odszukał wśród rąk tysięcy, by na was złożyć swe przebite, skrwawione ręce. O tajemnicze, o przemienione kapłańskie dłonie, pieczęć wieczystą wypalił na was wieczysty płomień. Z bojaźni drżeniem odgadnąć pragnę, co się was chowa. Czy też wy jeszcze jesteście swoje, czy Chrystusowe? Amen.